to samo, co mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia przy aferze marszałkowej. To jest dokładnie ten sam schemat i ja się bardzo dziwię, że to są takie podwójne standardy, bo akurat uważam, że prawicowi dziennikarze powinni być szczególnie wyczuleni na ten typ nadużywania władzy przez państwo. Panie redaktorze, cieszę się, że pan o tym wspomina, bo ja akurat jestem człowiekiem, który w tej kwestii ma stanowisko następujące. Wojciech Sumniński pokazał wielokrotnie, niestety dla Wojciecha Sumnińskiego, że z jego książkami, z jego literaturą bardzo łatwo polemizować. Czy słyszał pan, żebym ja się powoływał na Wojciecha Sumnińskiego albo na jego książkę? Nie, nie roczy jego książki. Nie, nie robię, nie robię tego z takich właśnie powodów, bo to jest książka i to jest literatura, z którą bardzo łatwo można polemizować, ale to jest zupełnie inna kwestia niż to, o czym w istocie mówimy, bo pan mówi w tej chwili o sposobie, w jaki Antoni Macierewicz walczy z tymi, którzy go fałszywie oskarżają. Porównuje pan to do sposobu, w jaki Bronisław Komorowski walczył z Wojciechem Sumnińskim. To są dwie zupełnie inne kwestie, bo zupełnie inną kwestią jest to, że Bronisław Komorowski faktycznie spotkał się z ludźmi rosyjskiego wywiadu, bo Bronisław Komorowski faktycznie przyjmował w Biurze Bezpieczeństwa Narodowym Mikołaja Patruszewa wielokrotnie. Człowieka, który jest prawą ręką Władimira Putina, człowieka, który jest byłym szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa, człowiekiem, który jest odpowiedzialny, jest cała masa książek na temat tego, w jaki sposób odpowiedzialny jest za agresywne działania rosyjskiego wywiadu, nie tylko względem obywateli rosyjskich, ale również związany z... faktycznie współpracuje z panem Krzysztofem Łosiem, faktycznie współpracuje z panem Robertem Luźnią, jeżeli pan porównuje naprawdę szereg Roberta Luźni, czy jakiegokolwiek innego człowieka, Robert Luźnia, który jest człowiekiem, który był współpracownikiem komunistycznych służb, do faceta, który był szefem FSB i jest do dzisiaj człowiekiem odpowiedzialnym za większość najbrutalniejszych akcji i działań Władimira Putina, łącznie z wszystkimi najgłośniejszymi historiami zabójstw tak naprawdę, które odbyły się na terenie Federacji Rosyjskiej, to ja panu gratuluję. Tylko przypomnę, że Bronisław Komorowski z tego człowieka, z Mikołaja Patruszewa, prawej ręki Władimira Putina, uczynił głównego partnera Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Są setki zdjęć, na których panowie razem pozują. Co więcej, Mikołaj Patruszew przyjeżdżał do Polski incognito w czasach po 10 kwietnia 2010 roku i spotykał się z Bronisławem Komorowskim. Była cała masa publikacji na ten temat. Więc jeżeli, i nie słyszałem wówczas, żeby pojawiały się jakiekolwiek oskarżenia ze strony pana Tomasza Piątka, rzekomego dziennikarza śledczego, na temat tego rodzaju związków. One się nie pojawiały i nie pojawiały się z jednego powodu. Ta argumentacja, to jest argumentacja, która suflowana była przez ludzi Rosji w Polsce przez wiele lat. Ona dopiero teraz w książce Tomasza Piątka niestety znalazła swoją materializację, bo to są rzeczy, o których dziennikarze słyszeli. Minister polemizował z tym merytorycznie. Natomiast jednak też nie wiem, kto sufluje panu Krzysztofowi Łosiowi, bliskiemu współpracownikowi Macierewicza, tezy, że Polska nie powinna wspierać Ukrainy w wojnie z Rosją. Słyszał pan wielokrotnie wypowiedzi Antoniego Macierewicza. W moim programie, w programie Minęła 20, Antoni Macierewicz wielokrotnie wypowiadał się na temat tego, że współpraca z Ukrainą jest warunkiem, jest koniecznym elementem polskiego bezpieczeństwa ze względu na zagrożenie rosyjskie. Panowie, zmieniamy temat, wkraczam radykalnie, to tyle w tym temacie i przechodzimy do nowej kwestii, zupełnie innej niż ta, o czym mówiliśmy przed chwilą, i znowuż sondaż Kantar Public dla Polskiego Radia 24. Jaki jest pani stosunek do wprowadzanej od 1 września reformy edukacji, która między innymi likwiduje gimnazja, przywraca 8-letnią szkołę podstawową i 4-letnie licea oraz wprowadza szkoły branżowe? I oto odpowiedź. Aż 52% ankietowanych ma stosunek raczej pozytywny lub zdecydowanie pozytywny wobec tejże reformy, a stosunek zdecydowanie negatywny lub raczej negatywny 34%. I znów słuszną linię ma nasza partia, że realizuje tę reformę? Adam Ostrowski? Jeśli chodzi o likwidację gimnazjów, to jest akurat z mojego punktu widzenia sprawa drugorzędna, chociaż to było fundamentem obietnic wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, więc ja z pewnego punktu widzenia rozumiem, że rząd chce dotrzymać słowa, natomiast nie rozumiem, dlaczego odrzucił wniosek o referendum podpisany przez 910 tysięcy osób, kiedy bardzo konsekwentnie w poprzednich kadencjach domagał się
przeprowadzania, Prawo i Sprawiedliwość domagało się przeprowadzania referendów w sprawach takich reform. Referendum jednak jest lepszym narzędziem niż sondaż, żeby zobaczyć, gdzie naprawdę leży większość i jak różne argumenty, nie tylko dotyczące gimnazjów, ale też wspomnień nauczycieli, zmian w programach nauczania, chaosu związanego z zamykaniem jednych i otwieraniem innych placówek, jak to naprawdę społeczeństwo ocenia. Więc ja bym ten sondaż odczytywał raczej jako ogólne poparcie dla samego pomysłu likwidacji gimnazjów, bo to było w tym pytaniu, które pan odczytał, zawarte, niż jako poparcie dla reformy edukacji jako całości. Michał Rachoń. No, ja uważam, że stan polskiego szkolnictwa i to, co trzecia RP zrobiła nam wszystkim, mówię też o sobie, bo też jestem w pewnym w sensie efektem tego, jak wyglądał system szkolnictwa w Polsce. I mówię dużo szerzej, bo nie mówię tylko i wyłącznie o tym, co się wydarzyło w tym okresie, kiedy funkcjonowały gimnazja. Nie mam wątpliwości, że to jest jedna z największych porażek w ogóle trzeciej RP. Natomiast to, co wydarzyło się w ogóle, że w ogóle to, co się wydarzyło w okresie, kiedy funkcjonowały gimnazja, kiedy sprowadziliśmy zdobywanie wiedzy o świecie przez młodych ludzi do tego, żeby nauczyć się, jak rozwiązywać krzyżówki, no to jest jakaś po prostu paranoja. No, ludzie zamiast uczyć się myśleć, poznawać świat, zadawać pytania przez okres gimnazjum, uczą się rozwiązywać krzyżówki, no bo do tego się sprowadzają te testy. Kiedy przegląda się temu, jak człowiek przygląda się temu, jak wyglądają podręczniki, wszystko jedno do którego przedmiotu, no, czy do bliskiej mojemu sercu historii, czy do biologii, czy do czegokolwiek innego, to tam nie ma ani grama, czy nie było do tej pory, ani grama logiki, ani grama uporządkowanego systemu sposobu zdobywania wiedzy. Jeżeli człowiek, który dostaje w drugiej klasie gimnazjum, w pierwszej klasie gimnazjum do ręki podręcznik od historii i w tym podręczniku od historii nie ma jednej rzeczy, osi czasu, to jak ten biedny człowiek ma zrozumieć w ogóle cokolwiek ze świata, w którym się znajduje, skoro wszystko to jest pomieszane, nie ma zależności, nie ma wynikania, nie ma następstw przyczynowo-skutkowych i ten system w mojej ocenie wymaga absolutnej zmiany i ja chciałbym, żeby ten system został zmieniony w stronę edukacji, która spowoduje, że będziemy mogli rywalizować wiedzą, żeby nasz zasób polegający na tym, że mamy fantastycznych młodych ludzi, którzy mają szansę być wykształceni, żeby mogli iść w świat i konkurować z ludźmi z innych państw swoją wiedzą, którą mogliby zdobywać w dobrej polskiej szkole. Mam nadzieję, że tak będzie. Nie wiem, czy tak będzie, ale na pewno trzeba zlikwidować system, który funkcjonował do tej pory. I myślę, że ten sondaż również o tym mówi. Niezależnie, to tylko uwaga polityczna na koniec, niezależnie od tego, że przecież od ponad roku trwa bardzo ostry spór polityczny o tę kwestię, opozycja bardzo mocno krytykuje reformę edukacji, a mimo wszystko ponad 50% ma o niej dobre zdanie. To jest dobry początek, ale teraz wszystko zależy od Ministerstwa Edukacji Narodowej, czy będzie w stanie za rok na przykład powiedzieć, że Polacy będą dobrze oceniali po tym pierwszym roku te działania. To moi goście w sprawie edukacji się zgadzają, tak? Prawie ja podzielam marzenia pana redaktora, natomiast nie uważam, żeby obecna reforma faktycznie nas do tego zbliżała. Zakończenie testomanii, zakończenie programu, ukrytego programu szkoły opartego na konkurencyjności i konformizmie byłoby możliwe bez likwidacji gimnazjów, byłoby możliwe przez na przykład przywrócenie kształcenia ogólnego, przez zmianę sposobu egzaminowania, przez zmianę konstrukcji matury. Natomiast mam wrażenie, że likwidacja gimnazjów i całość reformy jakby skupia się na sprawach drugorzędnych, a istota szkoły, która będzie kształcić konformistycznych i konkurencyjnych, nie umiejących ze sobą współpracować ludzi, pozostanie taka sama. I tutaj ja bym widział dużą potrzebę reformy, ale nie takiej. Niestety widzę też bardzo dużą kontynuację w stosunku do rządu PO-PSL, jeśli chodzi o zwolnienia nauczycieli, likwidowanie szkół. To jest coś, co bardzo irytowało mnie, kiedy Donald Tusk miał billboardy nie róbmy polityki, budujmy szkoły, a potem pod rządami Platformy Obywatelskiej zamykano po prostu setki szkół w całej Polsce. A może chodziło o budowanie? A teraz jest jakby, z mojego punktu widzenia jest dokładnie to samo. Tak? To znaczy, a przecież z panem do końca nie zgodzę. Nauczycieli. Jeśli chodzi o gimnazję, to jest tak, wiem po doświadczeniu mojego syna, to po prostu jest coś
czego nie da się po prostu przetrwać. To jest, widziałem, jak mój syn i młodzież w jego wieku, kilkanaście lat, chodzą do tej szkoły. Takie im pomysły głupie przychodziły do głowy i to nie była tylko kwestia wieku, to była kwestia tego, że byli wyrwani ze swojego środowiska naturalnego po tej szóstej klasie. Myśleli, że już są dorośli i tak naprawdę dostawali głupawki. Makabryczne głupawki. Myślę, że ta reforma pozwoli przynajmniej częściowo te dzieci okiełznać. Dobrze, zmieniamy temat, panowie. Przechodzi, wracamy znów do Brukseli. Timmermans, praworządność w Polsce, grożą nam sankcje. Jak to jest tym omaniem praworządności w Polsce, Michał Rach? Ja uważam, że cała ta dyskusja, no paradoks pewien, ale ja uważam, że cała ta dyskusja, która odbywa się w tej chwili pomiędzy Polską a Unią Europejską, to jest objaw tego, jak zdrową sytuację polityczną w końcu mamy w relacjach międzynarodowych. Umówmy się, Unia Europejska to nie jest klub towarzyski. Do Unii Europejskiej nie zostaliśmy przyjęci ze względów sentymentalnych, nie dlatego, że nie wiem, Niemcy czy Francja miały jakiś względem nas dług moralny i uznały, że ten dług moralny należy spłacić. Nie. Unia Europejska to jest przedsięwzięcie, w którym chodzi o interesy. I w tym interesie, jakim jest Unia Europejska, każdy gra o swój interes właśnie. Polska zaczęła grać o swój interes, w związku z czym wchodzi w pewne konflikty. To jest naturalne. I teraz nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, że ile będziemy w stanie ugrać, i tak naprawdę nie z Francem Timmermansem, bo Franz Timmermans jest tutaj, że tak powiem, zastępczym zawodnikiem. My mamy do ugrania swoje interesy z tymi, którzy rządzą w Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej rządzą Niemcy. Niemcy są w tej chwili trzecią gospodarką, trzecim eksporterem świata. Niemcy są bardzo poważnym graczem, również poważnym graczem politycznym, bardzo trudnym przeciwnikiem, a jednocześnie partnerem. I w tej rywalizacji, no, musimy wyważyć, musimy ugrać swoje, ale jednocześnie musimy wiedzieć o tym, że mamy tutaj sprawy, które są dla nas ważne, ale również musimy pamiętać o tym, że to nie jest tak, że obecność Polski w Unii Europejskiej opłaca się tylko i wyłącznie nam. No, jeśli Niemcy żyją z eksportu, a żyją, to ten eksport jest gdzieś sprzedawany. Są inwestycje niemieckie, są niemieckie interesy w Polsce i w tej chwili ta relacja, która jest między Komisją, a między Polską, jest po prostu zwykłą rywalizacją polityczną. I ta rywalizacja polityczna może być w większym lub mniejszym stopniu wygrana przez jedną czy drugą stronę. I to jest w istocie to, co się w tej chwili dzieje. Moim zdaniem bardzo dobrze, że gramy. Bo jeśli się nie gra, to jest się rozgrywane. Adam Ostrowski. Oczywiście czasem trzeba się postawić, natomiast jeśli to jest jedyna formuła uprawiania polityki zagranicznej, to można więcej przegrać niż wygrać, więc ja z niepokojem patrzę na politykę europejską obecnego rządu. Myślę, że grozi nam poważne osłabienie pozycji Polski i nadużywanie ostrej retoryki, nadużywanie agresywnych gestów, które, zgadzam się, czasami trzeba takie gesty wykonać, ale ich nadużywanie sprawia, że one się tak banalizują i przestają mieć takie skutki, jakie miałyby, gdyby były naprawdę posunięciami wyjątkowymi. Jeśli na Polskę będą nałożone jakieś sankcje, czy będą jakoś ograniczane płatności funduszy, czy będą ograniczane prawa głosowania Polski w Radzie Europejskiej, to będzie wyłącznie wina rządu Beaty Szydło. Na żadną z tych spraw i z tych zagrożeń nie ma absolutnie szans. Redaktor Jankowski spytał o praworządność. No to ja spytam w ten sposób, jak to jest, że Elmar Brok, ważny polityk niemiecki, funkcjonujący w Parlamencie Europejskim, mówi w publicznej wypowiedzi o tym, że Polska będzie musiała zapłacić za to, że nie realizuje polityki migracyjnej. Jednocześnie Franz Timmermans mówi, że jeśli, czy Komisja Europejska mówi, że jeśli w przeciągu najbliższych tygodni państwa, które nie przyjęły uchodźców, nie przyjmą ich, to sprawa zostanie skierowana do Trybunału, do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Teraz, co może zrobić Europejski Trybunał Sprawiedliwości? No może przeprowadzić względem nas postępowanie, które zakończy się czym? Karą finansową. No to teraz moje pytanie jest takie, czy Elmar Brok, niemiecki polityk, nie mający nic wspólnego z Trybunałem, który jest przecież sądem, zapowiada, że będziemy musieli zapłacić pieniądze, którymi obarczy nas Sąd Europejski? Czy to znaczy, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości podlega, nie daj Boże, jakimś wpływom politycznym? Przecież
przecież to jest skandal, przecież niemieccy politycy o to właśnie mają pretensje, bo rzekomo taka sytuacja ma mieć w Polsce. Ja dodam tylko, że do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sędziów deleguje kto? Państwa. No jak to jest możliwe? Szanowni Państwo, to jest normalna gra interesów. Pan redaktor mówi o gestach. Ja nie wiem, o jakich gestach. Ja wiem, że Polska postawiła i parę innych państw postawiła weto względem polityki migracyjnej. Polska, Czechy, Słowacja nie, jest postawienie nie chcą się zgodzić na przymusową... Panie redaktorze, w Polsce zmienił się rząd. Polska to jest państwo, które jest większe niż jakikolwiek rząd. Dobrze, ale panie redaktorze, Polska to jest Rzeczpospolita. Oczywiście, że tak, ale Rzeczpospolita podejmuje pewną decyzję. Wyborcy mówią, nie podoba nam się ta decyzja. Zmieniamy rząd, który podjął tę decyzję i domagamy się od naszego rządu, żeby podjął inną. To co nie my teraz mamy zrobić? Nie da się paniku wyborczego w taki sposób. Przepraszam, ale w momencie wyborów 70% Polaków za przyjmowaniem uchodźców. Ale da się zinterpretować, tego wyniki badań opinii publicznej. Da się to zrobić. Da się ocenić tę kwestię. Co więcej, jeżeli polski rząd w tej kwestii się postawi i wyborcy w Polsce, obywatele uznają, nie, źle zrobił, to co mogą zrobić? Odwołać rząd. Ale rząd ma w tej chwili poparcie powyżej 40%. Ostatnie 30 sekund naszej debaty dla Adama Ostrowskiego. Myślę, że rząd ma poparcie 30%, dlatego że... Dobrze, 30-40. Że oprócz wielu złych rzeczy robi także parę dobrych i niestety wyborcy operują w takim spektrum decyzji, jakie mają, natomiast to nie usprawiedliwia w żaden sposób osłabiania polskiej pozycji w Europie. Drodzy słuchacze, tak dobiega końca debata poranka w Polskim Radiu 24. Przypomnę, że dyskutantami żywymi w ramach gorącej dyskusji byli Adam Ostrowski z Kredki Politycznej oraz Michał Rachoń, Telewizja Polska i Gazeta Polska. Dziękujemy. Powtórka programu. Autopromocja. Czym żył dziś świat i czym będzie żył w ciągu najbliższych godzin? Najważniejsze tematy dnia i te, które umknęły uwadze światowych mediów. Wybieramy dla Państwa to, co naprawdę ważne i ciekawe. Rozmawiamy tylko z tymi, którzy znają się na rzeczy. Świat w powiększeniu. Magazyn redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Codziennie po 19:30. Zapraszamy. To będzie czas na refleksję w Polskim Radiu 24. W poniedziałkowe wieczory rozmawiamy o tym, co dzieje się w nas samych. Odpowiadamy na kluczowe pytanie. Jak żyć? Razem z zaproszonymi do studia psychologami, socjologami i specjalistami z innych dziedzin wsłuchujemy się w głos samych siebie. Słowem, wszystko o tym, jak funkcjonujemy wśród ludzi. Interakcje w Polskim Radiu 24 w każdy poniedziałek tuż po 23. Zapraszam. Agnieszka Fontak-Wielonik. Autopromocja. Początek roku szkolnego to nie tylko sprawy związane z nauką, nie tylko sprawy związane z wyprawką szkolną, to także temat ubezpieczenia. I o tym porozmawiam z gościem Polskiego Radia 24, a jest nim Marcin Bielecki z Biura Rzecznika Finansowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w szkole. Czy ono jest w ogóle obowiązkowe? To jest klasyczne pytanie i klasyczna wątpliwość. Ono kiedyś było obowiązkowe, lata temu. Pewnie jak ja byłem i pan, jak byliśmy obaj w podstawówce, to wtedy może tak. Ale dzisiaj nie jest obowiązkowe. Jest z jednym drobniutkim zastrzeżeniem. Jeżeli dyrektor czy wychowawczyni tak, organizuje wycieczkę, powiedzmy zieloną szkołę za granicę, to wtedy, tak, wtedy jest obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia NNW i KL, czyli następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicę, ale tylko w zakresie takim, w jakim jedziemy za granicę, tak, nie wycieczkę do Wilna czy do innej Pragi Czeskiej. No to jest związane z tym, że generalnie jak wyjeżdżamy za granicę, to też albo kupujemy sobie ubezpieczenie, albo przynajmniej no, mamy to ubezpieczenie EKUS. Jak rozumiem, w tym wypadku to też na tej samej zasadzie. To jest troszeczkę inna zasada, ponieważ EKUS to jest element systemu ubezpieczeń społecznych, czyli to jest to, co płacimy w ramach tak zwanego ZUS-u, prawda? Natomiast ubezpieczenie NNW i KL to jest element ubezpieczeń wykupywanych indywidualnie, czasem grupowo, ale generalnie tak zwanych ubezpieczeń gospodarczych. Czyli to jest raczej jak ubezpieczenie OC komunikacyjne, które kupujemy, czy ubezpieczenie mieszkania, raczej to jest w tej kategorii.
czy to jest tak, że tutaj próbują tą sytuację z ubezpieczeniami jakoś właśnie firmy ubezpieczeniowe wykorzystać? Czy tu jest, są różne oferty, czy to jest różnie rozwiązywane? Jak to wygląda? Mnogość ofert to jest zaleta, nie wada, prawda? Tak, no bo wszyscy mamy dzięki temu większy wybór. Natomiast... Ale czy są pułapki jakieś? Bo to się też nasuwa... No są, no. Są. To, na co ja w szczególności zwracam uwagę, to to, że to jest takie ubezpieczenie, przy którym bardzo wyraźnie widać, że ci ostatecznie finansujący, tak, bo to na ogół jest tak, że taka jest praktyka rynkowa, że za umowę ubezpieczenia zawiera dyrektor z jakimś ubezpieczycielem, ale pieniądze na to zbiera od rodziców, tak, a ubezpieczonymi są dzieci. W związku z czym ostatecznie osobami, które powinny być przede wszystkim zainteresowane jakością tego ubezpieczenia, no to są rodzice, tak, no bo to oni są powołani do tego, żeby opiekować się swoimi dziećmi, to oni za to płacą. I praktyka jest taka, że no nie robią, że nie są zainteresowani, albo to z różnych przyczyn wynika, tak. Często jest tak, że to jest po prostu, ludzie stwierdzają, 50 zł, bo tyle mniej więcej wynosi zazwyczaj słuchawka roczna, to nie taki pieniądz, żebym ja się angażował, co za różnica, tak. Często praktyka bywa taka, że nauczyciel na pierwszym zebraniu mówi, to proszę przynieść pieniądze na ubezpieczenie. No i siedzi tam 20-30 osób na tym zebraniu, no i czasem nie znajdzie się ani jeden taki bardzo odważny, który wstanie i powie, ale w zasadzie to dlaczego, albo w zasadzie od czego my się ubezpieczamy, albo z jakim ubezpieczycielem. A to są takie zupełnie podstawowe rzeczy, tak? Ile, na jaką sumę ubezpieczenia, czyli jaka jest ta górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela, czy odpowiedzialność będzie tylko i wyłącznie, jeżeli moje dziecko się połamie, czy tylko jeżeli straci rękę, a może też będzie odpowiedzialność ubezpieczyciela i dostanę świadczenie, jeżeli moje dziecko zostanie ugryzione przez psa. No to są istotne rzeczy, żebyśmy wiedzieli, za co płacimy. Trochę za mało jest tego zaangażowania rodziców. Czy to jest tak, że czasami są niedoprecyzowane pewne rzeczy, które obejmuje ubezpieczenie i to jest też pewien problem, który później się okazuje, no tak jak w przypadku pogryzienia przez psa, prawda? To jest tego typu sytuacja. Mnie się wydaje, że to nawet nie tyle jest problem, że te rzeczy są niedoprecyzowane, bo to rzeczywiście jest napisane skomplikowanym językiem. Ja zajmuję się ubezpieczeniami od kilku lat i nie wiem, nie mam dobrego pomysłu, jak to napisać prościej. Tak? Bo to z jednej strony, bo to jest mimo wszystko umowa, to jest dokument prawny, to musi być po prostu drobiazgowe z jednej strony, z drugiej strony nie da się wyliczyć bardzo precyzyjnie wszystkich możliwych wypadków, tak? No bo jeżeli wymyślimy, że będzie odpowiedzialność na przykład od ryzyka pogryzienia psa, no to znaczy, że jeżeli mnie ugryzie kot, to nie ma już odpowiedzialności, prawda? No, a jeżeli łączymy kota, no to czy na pewno pomyślimy o chomiku, a jeżeli o chomiku, to czy będziemy pamiętać o śwince morskiej i tak dalej, tak? Taka lista musiałaby być no, nie do przeczytania, nie do stworzenia. Dlatego rzeczywiście przyjętą metodą jest to, że ustalać się, że świadczenie jest należne wtedy, kiedy doznamy jakiegoś uszczerbku na zdrowiu. Coś nam się stanie i ten skutek będzie trwały. Czyli na przykład, no nie, stracę ucho, tak? No to już wiadomo, że to jest trwałe. Ale przyjmuje się, że trwały to jest taki uszczerbek, który trwa dość długo. Czyli na przykład, jeżeli złamię rękę albo skręcę nogę, to często ja już będę miał trwały uszczerbek, ponieważ ja z tego skręcenia czy z tego złamania będę się leczył przez najbliższe 4 miesiące. W praktyce tyle to potrwa, tak? Zrośnięcie plus rehabilitacja. I to już będzie trwały uszczerbek. Więc często problem nie tyle polega na tym, że to jest niejasno napisane, że to jest, są zawile napisane, ile że nie czytamy uważnie. Czyli jest możliwa taka standardowa dosyć, standardowe ujęcie tego, takiej umowy, takiej oferty. Gdzie, ale w umowach ubezpieczenia niestety sprawdza się to powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. W związku z czym, jeżeli rozmawiamy na bardzo dużym poziomie ogólności, to ja mogę powiedzieć, to na koniec dnia nie jest tak duża różnica, czy ja zawrę umowę z tym, czy z tamtym zakładem ubezpieczeń, tak? Bo one są dosyć podobne. To będzie na ogół, tak, w takiej standardowej ofercie będzie podobna suma ubezpieczenia, będzie podobny zakres, podobna składka. Natomiast te szczegóły będą się różnić, żeby zobrazować. Na przykład można spotkać się z takim świadczeniem, że dostanę świadczenie za każdy dzień pobytu mojego dziecka w szpitalu i teraz w jednym zakładzie ubezpieczeń będzie dopisane, ale pod warunkiem, że to dziecko będzie w szpitalu co najmniej 3 dni.
i wtedy liczymy od pierwszego. Albo, ale pod warunkiem, że to, że dziecko będzie w tym szpitalu co najmniej 7 dni. No i różnica jest radykalna, no tak, bo tych sytuacji, w których lądujemy w szpitalu na 3 dni, jest po prostu dużo więcej, tak? To jest jedno słowo zmiany, a odpowiedzialność ubezpieczyciela jest radykalnie ograniczona, jeżeli tam będzie właśnie, że dopiero od 7 dnia pobytu. To taki prosty przykład, ale żeby właśnie to zobaczyć, to trzeba uważnie przeczytać te ogólne warunki ubezpieczenia, bo to będzie jedno zdanie na przykład w 15 stronach, które akurat tą kwestię będzie regulowało. Jakie zazwyczaj tutaj najważniejsze takie podstawowe świadczenia muszą być w przypadku takiego ubezpieczenia? W przypadku, gdy dochodzi jakby do nieszczęśliwego wypadku? Powiem w ten sposób. Można rozróżnić umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na takie dwie zasadnicze grupy. W pierwszej grupie będzie świadczenie wypłacane za każdy uszczerbek na zdrowiu, który jest trwały, i ocenia się rozmiar tego uszczerbku i w zależności od tego, czy to jest ten rozmiar, zazwyczaj ocenia się, wyraża się w procentach. Tak? No więc jeżeli się na przykład stwierdzi, o, Bielecki złamał rękę, to 3% doznał uszczerbku na zdrowiu, no to dostaje 3% sumy ubezpieczenia. I to 3% z 10 tysięcy to jest 300 zł, tak żeby to przełożyć na komplet. Natomiast są takie umowy ubezpieczenia, w których nie ma takiego ogólnego sformułowania, że za każdy uszczerbek na zdrowiu, tylko tworzy się listę, nawet dosyć długą, w której się właśnie jest, tak jak rozmawialiśmy chwilę temu, podejmuje się tą próbę stworzenia zamkniętej wyliczenia zamkniętego tego, co się wydarzy. Tak? I teraz, nawet jeżeli taka lista będzie bardzo długa, ona będzie liczyła powiedzmy 450 pozycji, tak? To i tak się na koniec dnia okaże, że może będzie tam złamanie ręki, jedno, drugie, trzecie, kilka rodzajów tego złamania ręki, ale nie będzie skręcenia stawu, na przykład, tak? I ten człowiek, który zawarł tą umowę ubezpieczenia, zapłacił, myśląc, że jego dziecko jest chronione, on jakby no nie doczytał, że no zobaczył, tak, no uszkodzenie ręki to uszkodzenie ręki, tak, jak ktoś nie jest ortopedą albo ubezpieczeniowcem, który się tym zajmuje, to prawdopodobnie nie dzieli włosa na czworo, tak, no jest kontuzja, to kontuzja, tak, i trzeba tylko jest interesujące, jak to się leczy, a nie jak to lekarze prawidłowo opiszą. Więc to jest taka pierwsza rzecz, na którą, i chyba najważniejsza, na którą ja bym zwrócił uwagę, bo ona w najprostszy sposób określa nam zakres ubezpieczenia. To druga rzecz. Ale to pytanie jest takie, to z tych dwóch rodzajów, to wydaje się, że to pierwsze jest chyba bardziej takie, no powiedziałbym, obejmujące wszystko. Zdecydowanie. I to jest mój zdecydowany typ. Natomiast to jest tak, że panuje na rynku powszechne przekonanie, że rodzice w swojej masie są bardzo wrażliwi na cenę. W związku z powyższym szuka się różnych sposobów, żeby tak skonstruować tą umowę ubezpieczenia, żeby ona nie była deficytowa, bo ubezpieczycielowi nie wolno, nawet taki jest wprost przepis, nie wolno mu stworzyć deficytowej oferty. Więc szuka sposobu, żeby stworzyć z jednej strony opłacalną dla niego, bo tak mu każe przepis, poza tym, że jest przedsiębiorcą, a z drugiej strony, żeby to było niedrogie. No więc sposób ubezpieczenia w kolei jest taki, że ogranicza się zakres odpowiedzialności. Ten pierwszy scenariusz, ten pierwszy rodzaj umów, to jest zdecydowanie szersza odpowiedzialność ubezpieczyciela z perspektywy nas, ubezpieczonych, to jest dużo lepszy układ. Natomiast to, na co ja chciałem zwrócić uwagę, to jest to, że od pewnego czasu, jak mamy grupowe ubezpieczenie, czy to NNW w szkole, czy to jako pracownicy, mamy często ubezpieczenie na życie, to mamy obowiązek, w zasadzie ubezpieczyciel i ubezpieczający mają obowiązek doręczyć nam ogólne warunki ubezpieczenia, dać nam do ręki lub tam powiedzieć, zajrzyj sobie Bielecki na stronę, jeżeli się na to zgadzasz. I w tych OWU ma być tak zwany indeks. Tam jest wypisane. Ograniczenia odpowiedzialności są opisane w paragrafie tym i tym. Zakres ubezpieczenia jest w tym i w tym. Okres ubezpieczenia jest w tym i w tym. I teraz, jeżeli już absolutnie nie mamy czasu albo chęci, tak, bo mamy ciekawsze rzeczy do roboty niż czytanie OWU, to wtedy przynajmniej trzeba w te kilka czy małe kilkanaście paragrafów zobaczyć i wtedy ma się choć trochę większe pojęcie. Nie wie się oczywiście wszystkiego, ale w większości wypadków to wystarczy, żeby ocenić, porównać dwa rodzaje ubezpieczeń. No kiedyś w ogóle było tak, jak kiedy to ubezpieczenie było obowiązkowe, to chyba rodzice nawet nie mieli pojęcia zupełnie, jak to wszystko działa. Tak było. Na to się nakładał też fakt, że często, jeżeli to dyrektor zawierał umowę ubezpieczenia, to do tych rodziców w ogóle nie docierała żadna informacja, tak? I było. Ja słyszałem osobiście o takich relacjach ze strony dyrektorów,
niektórzy się dziwili, no ale po co ci rodzice chcą wiedzieć te OFU, tak? No dobra, no jak się uparł, no to niech przyjdzie i zobaczył. No to są historie, to jest historia tak naprawdę. Dzisiaj, jak rozmawiałem kilka miesięcy temu z grupą dyrektorów, to dla wszystkich jest to oczywiste. Tak, są te OFU dostępne, tak, już są doręczane. Coraz częściej i bardzo dużym uznaniem na to patrzę, dyrektorzy angażują na przykład Radę Rodziców, mówią, to jest taka fajna działka pracy szkoły, którą my się możemy, ja jako dyrektor mogę się podzielić z rodzicami. Oceńcie te oferty, wybierzcie najlepszą z waszej perspektywy. Tak? Mnie jako dyrektorowi to jest wszystko jedno, czy zawrzemy umowę z tym zakładem ubezpieczeń, a będzie sprawa czysta. To w końcu wy za to płacicie, to wybierzcie jako przedstawiciele rodziców najlepszą ofertę. Jestem fanem takich rozwiązań. No właśnie, mnogość ofert jest w gruncie rzeczy w tym wypadku atutem. Tak. Dokładnie. Początek roku szkolnego, nie tylko wyprawki szkolne, to także ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków sprzedawane w szkołach. Ubezpieczenia, które nie są obowiązkowe, ale o które warto chyba zatroszczyć się. Gościem Polskiego Radia 24 był Marcin Bielecki z Biura Rzecznika Finansowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Powtórka programu. Autopromocja. Książka to najlepszy przyjaciel człowieka. Czytanie to prawdziwa przyjemność, chwila relaksu i zapomnienia o codziennych troskach. Lektura to najtańsza podróż do innego, ciekawszego świata. W mojej audycji będę rozmawiać o księgarskich nowościach oraz o tytułach, do których z sentymentem wracamy po latach. Moimi gośćmi będą autorzy książek, które warto czytać. W każdą niedzielę o 14.15 Luisa Bebłot. Zapraszam. Choć wszystko się zmienia w zaskakująco szybkim tempie i podobno nadciąga era tak zwanego kobiecego stylu przywództwa, nie odbiera to kobietom kobiecości, szminki, szpilek, no i stanu flow. O swoich życiowych pasjach i pracy, odważnych decyzjach zmieniających życie oraz konsekwencjach, a także wyzwaniach, wątpliwościach, które w tej codzienności im towarzyszą, opowiadają empatycznie i emocjonalnie w każdą niedzielę po 13:00. Kobiety. W audycji Kobiety Sukcesu, Kobiety Biznesu. Zapraszam i czekam na Państwa. Maja Kluczyńska. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 5:00. Czas na najważniejsze informacje. Toszący Karaiby huragan Irma uderzył wyspy Turks i Caicos, będące pod zwierzchnictwem Wielkiej Brytanii. Kataklizm przyniósł wiatr o prędkości dochodzącej do 290 km na godzinę. Eksperci wskazywali, że w przypadku wysp Turks i Caicos zagrożeniem będą nie tylko silne wiatry i opady, ale także fala powodziowa. Przed uderzeniem Irmy gubernator zdecydował o ewakuacji mieszkańców niżej położonych terenów. Huragan jest najsilniejszym kataklizmem tego typu w historii kraju. Osobom ewakuowanym z ich domów zapewniono tymczasowe schronienie oraz żywność i picie na kilka dni. Huragan przeszedł również przez Wyspy Dziewicze. Jak poinformowały ich władze, 4 osoby zginęły. Do uderzenia Irmy przygotowują się także mieszkańcy Bahamów, państwa, które leży na prognozowanej trasie huraganu. Władze zapowiedziały, że ze względu na niebezpieczną pogodę zamkną lotnisko w stolicy kraju Nassau. Wśród mieszkańców największe obawy budziła kwestia dostępu do wody po tym, jak żywioł uderzy w Bahamy. Wczoraj do punktu jej dystrybucji ustawiały się długie kolejki. Wiele osób zajęło się przygotowywaniem swoich domów do żywiołu, na przykład poprzez zabicie okien dyktą lub deskami. Premier Bahamów zarządził ewakuację kilku wysepek w południowej części archipelagu ze względu na to, że jak wyjaśniał, władze nie będą w stanie pomóc ich mieszkańcom po uderzeniu żywiołu. Ludzie zostali przetransportowani samolotami do Nassau, gdzie zapewniono im schronienie. W przygotowaniach do nadejścia kataklizmu pomaga Gwardia Narodowa Bahamów. Irma, huragan najwyższej 5. kategorii, określającej siłę wiatru w skali Saffira-Simpsona, spowodował ogromne zniszczenia w archipelagu Małych Antylii. Żywioł niemal doszczętnie spustoszył wyspę Barbuda. Według informacji miejscowych władz uszkodzonych zostało 95% tamtejszych budynków.
zginęło 10 osób. Z kolei łączna liczba ofiar na wyspie Sint Maarten to 5 osób. Na holenderskiej części wyspy co najmniej jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych. W mediach pojawiają się rozbieżne informacje na temat ofiar śmiertelnych na wyspie Puerto Rico, na której miało zginąć od 1 do 3 osób. Władze amerykańskiej Florydy nakazały ewakuację mieszkańców najbardziej zagrożonych przed zbliżających się huragan Irma terenów, głównie z okolic Miami. Śmiercionośny żywioł ma nadejść w niedzielę rano. Tylko w ostatnich godzinach z południowej Florydy wyjechało 500 000 ludzi. Łącznie jest to już ponad 6 milionów. Tymczasem na Atlantyku pojawiło się nowe potencjalne zagrożenie. Huragan Jose, któremu amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów przyznało status huraganu trzeciej kategorii z wiatrem dochodzącym do 195 km na godzinę. Obecnie huragan znajduje się około 950 km na wschód od archipelagu Małych Antylii. Przenosimy się do Europy. Trybunał Konstytucyjny Hiszpanii zawiesił przyjętą przez kataloński parlament ustawę o zorganizowaniu referendum w sprawie niepodległości Katalonii. Głosowanie jest planowane na 1 października. Sędziowie mają teraz czas na ocenę i rozważenie argumentów, czy ustawa jest zgodna z konstytucją. Wcześniej hiszpański premier Mariano Rajoy zwrócił się do Trybunału, by ten uznał referendum za nielegalne. Zdaniem Rajoya głosowanie dotyczące niepodległości Katalonii byłoby niezgodne z konstytucją Hiszpanii, w której jest zapisane, że kraj jest niepodzielny. Hiszpańskie władze zapowiedziały także, że do sądów trafią pozwy przeciwko tym członkom Regionalnego Parlamentu Katalonii, którzy zagłosowali za ustawą o referendum. Przenosimy się do kraju. Sąd okręgowy w Warszawie przysłucha w charakterze świadka byłego premiera Donalda Tuska. Będzie on zeznawał w procesie Tomasza Rackiego. Były szef kancelarii premiera sądzony jest za niedopełnienie obowiązków podczas organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu w 2010 roku. Przesłuchanie Donalda Tuska nastąpi na koniec procesu, powiedział sędzia Hubert Gąsior. W sposób oczywisty sąd chciałby uniknąć okoliczności, że po przesłuchaniu w charakterze świadka pana Donalda Tuska pojawi się jeszcze jakaś inna okoliczność, na którą trzeba będzie tego świadka ewentualnie ponownie wzywać. Sąd przychylił się do wniosku oskarżycieli prywatnych. Piotr Walentynowicz mówi, dlaczego złożono wniosek o przesłuchanie przewodniczącego Rady Europejskiej. To jest sprawą oczywistą, że Donald Tusk wielokrotnie wypowiadał się publicznie w telewizji i sam przyznał, że posiada ogromną wiedzę w kwestii katastrofy smoleńskiej. Wezwanie skomentował poseł Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. To pokazuje tak naprawdę, jak bardzo upolitycznione są te śledztwa, jak bardzo prokuratura w tej sprawie działa pod dyktando ministra Ziobry, pana prezesa Kaczyńskiego. Prywatny akt oskarżenia złożono w sądzie w 2014 roku. Jolanda Drukowska, Polskie Radio. I na koniec prognoza pogody. W dzień na południu kraju zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże. W pasie centralnym i na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy okresami opady deszczu. Temperatura od 15 stopni na północy przez 20 w centrum do 22 na południu. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po 5, teraz czas na rozmowę Adriana Klarenbacha. Powtórka programu. Rozmowa Polskiego Radia 24. Paweł Mucha, prezydencki minister, zastępca szefa kancelarii prezydenta. Dodam od razu, pan minister z nami chciał rozmawiać, bo tak z ministrami prezydenckimi to jest tak, że jedni chcą rozmawiać, nie chcą rozmawiać i ponoć dużo niezręczności. Nie, panie rektorze, zawsze chcemy, jesteśmy do dyspozycji Polskiego Radia i opinii publicznej, natomiast oczywiście jest tak, że trzeba rozsądnie godzić obowiązki związane z spełnieniem rozmaitych funkcji i zadań, które określa pan prezydent. Nie zawsze jest tak, że tak jak byśmy chcieli od ręki jesteśmy osiągalni dla mediów, natomiast ja na zaproszenie Polskiego Radia, pana redaktora. Zawsze staram się być w dyspozycji, o ile to jest możliwe. Wiem, wolnym władzom, za co bardzo dziękuję. Panie ministrze, to jest tak. Jedni mówią o niezręczności, inni mówią wprost o otwartym konflikcie już między małym a dużym pałacem. Jeszcze inni mówią tak, że doszliśmy do czasów takich analogicznych, szorstkiej przyjaźni między Leszkiem Millerem a Aleksandrem Kwaśniewskim. Na czym my dziś stoimy? Tak, jak stoimy na gruncie
dobrych zmian w Rzeczypospolitej. Stoimy na gruncie reform, które są wdrażane w życie. Stoimy na gruncie bardzo dobrej prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy, który współpracuje z rządem. No i mamy tu już w takim razie pierwszy konflikt. Bo tak, Prawo i Sprawiedliwość mówi jasno, że hamulcowym dobrych zmian stał się Andrzej Duda poprzez zawetowanie ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym. Do tego wszystkiego prezydent mówi, że te ustawy były złe i on za bardzo nie miał innego wyjścia. Panie rektorze, to nie ulega żadnej wątpliwości, że w świetle przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prezydent jest uprawniony do tego, żeby zastosować tego rodzaju rozwiązanie, jak skierowanie ustaw do ponownego rozpatrzenia przez Sejm wtedy, kiedy dopatruje się okoliczności to uzasadniających. Jeżeli... Zgoda. I nikt nie chodzi w tę prerogatywę prezydenta. Chodzi... Jest to jak najbardziej prawo prezydenta, a podobnie zresztą jak i prawo łaski stosowane na każdym jednym etapie. Jeżeli to jest moja interpretacja, ale ja jestem ledwo magistrem prawa i administracji. Ale mam pewne wątpliwości, bo jeżeli prezydent mówi tak, wetuję te ustawy, bo uważam, że one są złe, i jednocześnie mówię, że będę zgłaszał swoje projekty ustaw, to jednak to nie jest tak kolorowe, jakby się mogło wydawać. Czy nie ma takiego jednolitego przekazu, który mógłby być zadowalający i dla obozu rządzącego, jak również dla otoczenia pana prezydenta? Panie aktorze, kończąc myśl, pan prezydent miał uzasadnione podstawy ku temu, żeby skierować ustawę o Sądzie Najwyższym i ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa do ponownego rozpatrzenia. Bardzo szeroko informował o tym opinię publiczną. Na piśmie także uzasadnienie tych wet zostało skierowane do Sejmu i nie ulega wątpliwości jedno. Zarówno prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, obywatele, Polacy, jak i polski rząd są zdeterminowani, Ministerstwo Sprawiedliwości, żeby dokończyć reformę wymiaru sprawiedliwości, a może nawet nie tyle dokończyć, co realizować kolejne jej etapy. Natomiast prezydent Rzeczypospolitej Polskiej bardzo wyraźnie wskazał, że musi być ta zmiana wykonywana w warunkach rzetelnej legislacji, legislacji zgodnej także z polską konstytucją, i że te zmiany, które będą przeprowadzone, no muszą być tego rodzaju zmianami, które będą z jednej strony satysfakcjonowały opinię publiczną i będą realną reformą wymiaru sprawiedliwości, z drugiej strony będą spełniały określone standardy. Panie ministrze, nie wracając do historii, powiem w ten sposób. Oczywiście, że się da. Nie ma takiej sytuacji, że wilk jest syty i owca cała. Musicie państwo uzbroić się jeszcze kilka tygodni cierpliwości, bo pan prezydent bardzo wyraźnie mówił o tym, że ten termin dwumiesięczny, wtedy, kiedy stosował weto, to jest ten termin, w czasie którego on chce, przy wykorzystaniu służb prawnych, Kancelarii Prezydenta, ekspertów z Biura Prawa i Ustroju, tych prawników, którzy są do dyspozycji pana prezydenta, ale także z udziałem ekspertów zewnętrznych, przygotować taki projekt, który będzie zyskiwał aprobatę Polaków, bo chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, naprawę wymiaru sprawiedliwości, a z drugiej strony zyska oczywiście poparcie parlamentarne. Z chwilą, kiedy te projekty zostaną upublicznione, rozpocznie się dalszy etap prac z tym związanych i ja powiem tak, moje doświadczenie zawodowe, także wcześniejsze, jestem adwokatem niewykonującym w chwili obecnej zawodu, jest tego rodzaju, że bezsprzecznie Polacy mają rację, że jest potrzebna reforma wymiaru sprawiedliwości. Nie może być tak, że o awansie zawodowym decydują sędziowie i mamy sytuację taką, że dzisiaj, jeżeli chodzi o sędziów wyborów w Krajowej Radzie Sądownictwa, na 15 osób z wyboru mamy tylko jednego sędziego sądu rejonowego. O tym kiedyś rozmawialiśmy, kiedy w strukturze sądów powszechnych dominują sędziowie sądu rejonowego. Jest ich około 7 tysięcy na ogółem 10 czy 11 tysięcy sędziów. Nie może być tak, że tworzy się jakby quasi-korporację sędziowską, taką, która jest zamknięta, hermetyczna, decyduje o kwestiach awansu, o istotnych sprawach związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, bo wymiar sprawiedliwości jest służbą publiczną. I ta reforma jest potrzebna. Jeżeli chodzi o kwestię Sądu Najwyższego, pan prezydent także bardzo wyraźnie wskazywał, z jakich przyczyn nie mógł zaakceptować ustawy i powiedział też, w jakim kierunku będą te zmiany prowadzone. Ja nie jestem upoważniony, żeby się wypowiadać co do treści tych rozwiązań. Zresztą, tak jak mówię, ta perspektywa jest niedługa. Dajcie państwo szansę spokojnej pracy, dokończenia tych prac, a ja jestem przekonany, że efekt będzie satysfakcjonował Polaków. I to jest kolejny etap tych dobrych zmian, które w Polsce zachodzą. Od 1 października obniżenie czy przywrócenie wieku emerytalnego do właściwych wymiarów, inicjatywa pana prezydenta w tym zakresie i też oczekujemy, jak te zmiany będą wchodzić w życie. I długo by wymieniać, począwszy od 500+, przez stabilną sytuację, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polaków. Tego wszystkiego dokonywał obóz dobrej zmiany, a dziś ten obóz jest podzielony.
nie jest podzielony. Ten obóz współdziała, współpracuje. Panie ministrze, gdzie, przepraszam, ale gdzie współpracuje ten obóz? Bo tej współpracy tego obozu nie widać. Nie słyszymy o tym, żeby pani premier współpracowała z panem prezydentem, czy pan prezydent z panią premier. Weźmy taki epizod z dziuraty. Ponoć każdy na swoim. Panie redaktorze. Ponoć ani pani premier, ani pan prezydent się nawet nie spotkali. Panie redaktorze, obóz współdziała. Prezydent jest prezydentem, który kieruje się interesem publicznym, kieruje się dobrem Polaków. A ja jestem przekonany, że te reformy, które do tej pory zostały zrealizowane i te, które będą realizowane w przyszłości i te, które będą za chwilę wchodzić w życie, one będą pokazywały to sprawne współdziałanie. Dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, mając określone kompetencje, wykonuje je według swojego najlepszego przekonania w służbie publicznej. I tak działają także ministrowie prezydenccy. Ja bym te emocje, Kasiu, pewnie tak jak już pan redaktor wie, z naszych spotkań, ja nie jestem zwolennikiem pochopnych wypowiedzi czy emocjonalnych wystąpień. My wszyscy mamy służyć Rzeczypospolitej. Tak, już miałem na końcu języka powiedzieć, że pan minister byłby świetnym rzecznikiem pana prezydenta przy okazji. Jest bardzo dobry rzecznik prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który w moim przekonaniu sprawnie bardzo realizuje swoje obowiązki. Natomiast tak jak w przypadku pana rzecznika, tak jak w przypadku moim, tak jak w przypadku każdego z ministrów prezydenckich, tej oceny dokonuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, tak jak nas powołał, jest w dowolnym momencie umocowany, żeby nas odwoływać i mamy świadomość tego, że to są decyzje pana prezydenta co do tego, jaki zespół współpracowników z nim współdziała. Ja mam opinię pozytywną, jeżeli chodzi o skład osobowy tego zespołu i mam takie pełne przekonanie, że to jest zespół, który współdziała w realizacji tych przedsięwzięć, które są przed nami. Panie ministrze, przed nami, za nami i w trakcie, bo tak możemy podzielić to wszystko. Czy rzeczywiście prezydent domagał się odwołania Antoniego Macierewicza? Była w tym zakresie wypowiedź pana ministra Krzysztofa Łapińskiego, który dementował tego rodzaju oczekiwania czy działania ze strony pana prezydenta. Bardzo wyraźnie wskazywał pan minister Krzysztof Łapiński, że nie ma żadnych wiadomości na temat tego, żeby tego rodzaju oczekiwania czy działania ze strony pana prezydenta miały być podejmowane. To jest także wiedza, którą ja posiadam. Dementuję. Czy Prawo i Sprawiedliwość chciało odwołania ministra Łapińskiego? Żaden tego rodzaju komunikat, czy żadne tego rodzaju oświadczenie do mnie nie dotarło, nie trafiło. I musiałbym podkreślić to, co powiedziałem przed chwilą, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dobiera ministrów prezydenckich. No jasne, a jest w takim razie prawdopodobne, że skoro do pana ministra nie dotarło, to dotarło do jakiegoś innego ministra, albo nawet bezpośrednio do prezydenta? Nie przypuszczam, nie spodziewam się i wiem, że dzisiaj politycy Prawa i Sprawiedliwości dementowali tego rodzaju informacje, mówiąc, że są w pełni świadomi tego, że to prezydent Rzeczypospolitej Polskiej decyduje o składzie osobowym, jeżeli chodzi o pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, więc ja, tak jak mówię, rozmawiajmy o tych sprawach, które są istotne, które są ważne. Taką sprawą na pewno jest reforma wymiaru sprawiedliwości, taką sprawą jest reforma emerytalna, taką sprawą jest debata w zakresie referendum konsultacyjnego, konstytucyjnego. No a tutaj ponoć się odgraża, że jeżeli rzeczywiście to wszystko będzie wyglądało tak, jak wygląda, to z tej debaty referendalnej, z samego referendum konstytucyjnego, to wyjdzie nic. Panie redaktorze, ja nie wiem, co znaczy będzie wyglądało tak, jak wygląda, bo my jesteśmy w sytuacji stabilnej. Politycznie, gospodarczo Polska się rozwija, mamy proces naprawy państwa i jesteśmy w trakcie tego procesu. Wiele rzeczy jest do zrobienia, natomiast ja myślę, że trzeba uspokoić trochę te emocje. I jeżeli chodzi o kwestie związane z referendum konsultacyjnym, to powiem tak, no moje przekonanie jest tego rodzaju, potwierdzają zresztą to przekonanie badania opinii publicznej, że Polacy bardzo pozytywnie zareagowali na wezwanie pana prezydenta, chcą tej debaty i chcą, żeby zwieńczeniem tej debaty było referendum konsultacyjne, które będzie wstępem do zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. I to oczekiwanie, ono się przejawia dzisiaj w zainteresowaniu bardzo dużym ze strony organizacji pozarządowych, zgłoszeń, które do nas trafiają. I tak jak mówię, także i badania opinii publicznej potwierdzają, że pan prezydent, kierując 3 maja w swoim wystąpieniu wezwanie do społeczeństwa co do dialogu w sprawie zmiany konstytucji... Ku zaskoczeniu być może niektórych, trafił w punkt. Polacy tę inicjatywę podjęli bardzo pozytywnie i oczekują, że zanim nastąpi jakakolwiek zmiana w zakresie regulacji konstytucyjnej, takie referendum się odbędzie. Ja jestem optymistą, jeżeli chodzi o poparcie przez Senat tego rodzaju.
rodzaju wystąpienia pana prezydenta co do zarządzenia referendum ogólnokrajowego w tej sprawie na podstawie artykułu 125 Konstytucji. I dzisiaj się odbywają te spotkania. Ja wróciłem także z Krynicy, gdzie były debaty z udziałem samorządowców, z udziałem przedsiębiorców, którzy tą tematyką są zainteresowani. Przed nami kolejne spotkania. Ja słuchaczy zapraszam na spotkania 18 września w Rzeszowie, 22 września w Szczecinie. Kolejne, które się pojawiają także w formule otwartych spotkań, jeżeli chodzi o rozmowę o Polsce. I to jest materia do rozmowy takiej merytorycznej dla społeczeństwa, dla polityków, dla ekspertów. I w ten sposób chcemy procedować. Nie, bo dając wiarę temu, co mówił pan prezydent, to politycy z tej debaty powinni byli być wykluczeni. O tym mówił pan prezydent, że chciałby, żeby to społeczeństwo dyskutowało i społeczeństwo nadało kształt tej konstytucji. A pan minister już tutaj polityków do tego wciąga. Pan prezydent nie mówił o wykluczeniu kogokolwiek. Nie, no jasne, wskazywał tylko, że byłoby najlepiej, gdyby to obywatele decydowali o tym. Pan prezydent mówił o pewnym modelu społecznego stanowienia prawa. Mówił o tym, że jeżeli konstytucja ma być w pełnym tego słowa znaczeniu obywatelska, to i proces przygotowania zmiany konstytucji też musi być obywatelski. I suwerenem jest naród. I pan prezydent, podkreślając to, że suwerenem jest naród, wskazywał, że jesteśmy do dyspozycji Polaków, wsłuchujemy się w głos Polaków i będziemy określać na podstawie konsultacji zakres pytań referendalnych, a odpowiedzi będą determinowały zmianę treści konstytucji. Panie ministrze, oczywiście partnerem ja będę zadawał krótkie pytania i pan minister krótkich odpowiedzi będzie udzielał, o co bym bardzo prosił, to zapytam jeszcze o Kazachstan, ale to na koniec. Zostały nam 3 minuty rozmowy. Jaką rolę w tym całym procesie przygotowywania ustaw odgrywa profesor Królikowski? Panie redaktorze, tak jak powiedziałem na wstępie naszej rozmowy i tak jak pan prezydent informował, do momentu zakończenia prac Kancelaria Prezydenta nie będzie udzielać informacji co do tego, jacy eksperci w jakim stopniu są w te prace zaangażowani, chociaż część z tych informacji opinii publicznej jest już dzisiaj znana. Natomiast ja bym powiedział tak. RMF twierdząc, że główne odium, główny ciężar powoływania, odwoływania będzie spoczywał na prezydencie? Jakość stanowionego prawa jest tutaj kluczowa. Chodzi o to, żeby przygotować dobre ustawy. Te ustawy oczywiście zostaną opinii publicznej zaprezentowane. Czy prawdą jest, że jeżeli nie będzie 3/5 takich wymaganych w parlamencie, to wtedy inicjatywę przejmie Senat? Ja się spodziewam, że wtedy, kiedy ustawy zostaną skierowane do dalszych prac, ujawnione opinii publicznej, będziecie państwo mieli obszerne wypowiedzi ministrów prezydenckich i obszerną informacje. Na razie komentuje wszystko chociażby Grzegorz Schetyna, który twierdzi wprost, realizował zabójczą politykę Kaczyńskiego, ostatnia aktywność tego nie zmarzy. Ja powiem tak, no, istotą też demokracji jest to, że politycy opozycji wygłaszają sądy, niekiedy trafne, niekiedy nietrafne. No, ten pogląd, czy ta wypowiedź pana przewodniczącego Schetyny jest nietrafna. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej realizuje zmiany, które są w interesie państwa polskiego. I nie kieruje się tutaj, bym powiedział, jakimś przekonaniem politycznym, tylko dokonuje weryfikacji merytorycznej. Natomiast nie jest żadną tajemnicą, że prezydent Rzeczypospolitej, wygrywając wybory, stworzył sytuację, która umożliwiła także zwycięstwo wyborcze w takiej skali dla Prawa i Sprawiedliwości i w bardzo wielu zakresach program Prawa i Sprawiedliwości jest zgodny z programem, który w kampanii... Nie kto inny, tylko to Prawo i Sprawiedliwość desygnowało kandydata wówczas Andrzeja Dudę na urząd prezydenta. Oczywiście, i nie kto inny, jak Prawo i Sprawiedliwość, chociażby w osobie Beaty Szydło, robiło panu prezydentowi kampanię. Oczywiście, że tak, natomiast Polacy wybrali konkretną osobę na stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i z chwilą wyboru pan prezydent, tak jak państwo wiecie, nie jest członkiem żadnej partii politycznej, jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A ja mam zaszczyt, co jest powodem mojej szczególnej dumy, współpracować z panem prezydentem. Jestem przekonany, że ta prezydentura, zresztą te 2 lata tego dowodzą. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego jest bardzo zadowolona z postępu nad pracami nad tymi nowymi projektami. Czy pani prezes też również jest zaangażowana w ten proces przygotowawczy? Panie rektorze, no nie wprowadzajmy też opinii publicznej w błąd. Nie wiem, na jakiej podstawie można formułować wypowiedzi co do treści projektów, które nie są znane określonym osobom, więc no trudno powiedzieć, że ktoś coś aprobuje albo neguje, co nie jest mu znane co do treści. No, proszę państwa, nikt z składu Sądu Najwyższego czy z osób, które są wprost interesariuszami, jeżeli chodzi o projekty ustaw, nie jest zaangażowany w te prace. Za dziś dziękuję, minister Paweł Mucha. Dziękuję serdecznie, miłego popołudnia. Do usłyszenia. Powtórka programu. Debata dnia. Piotr Wąż, Edyta Hołdyńska, telewizja w Polsce.pl, portal w polityce.pl i Jarosław Wodarczyk, Press Club Polska.
Drodzy Państwo, podobna jest kolejna afera. Toaletowa. Tak, ja właśnie czytam o tym. Ja nie wierzyłem w to, co napisał jeden z uczestników Facebooka, uczestników forum ekonomicznego w Krynicy i wpisałem sobie do Google'a w telefonie Krynica, trzy hasła, Krynica, Szczerba i toaleta. No i rzeczywiście wirtualna Polska. Jak poseł Szczerba okazał immunitet w toalecie, nieoficjalna relacja z Krynicy, wiadomości WP.pl, jak poseł Szczerba okazał immunitet w toalecie, też nieoficjalna relacja z Krynicy. Dalej, jeszcze w polityce.pl, wpuścić Szczerba na salony, poseł Platformy bohaterem afery toaletowej, do Rzeczy.pl o tym również pisze. Pisze o tym także Rzeczpospolita, Szczerba z immunitetem do toalety bez kolejki i poseł Platformy przeprasza za zachowanie w Krynicy, którego nie pamięta. To już portal TVP Info. No właśnie, to jest prawdziwa gratka dla portali. Rzeczywiście widać tam barwne nagłówki. Oczywiście. Czy dla członków forum ekonomicznego w Krynicy. No, no tak. Natomiast tutaj no, rzeczywiście takie zachowanie posłowi być może i nie przystoi, ale najciekawsze jest też tłumaczenie, że pan poseł nie pamięta tego wydarzenia. Bardzo dziwne, zwłaszcza w kontekście tego, że jak mówi się o tej imprezie, także, że wieczorem tam jest przecież pełno imprez zakrapianych także alkoholem, więc to dwuznacznie ale brzmi w tym kontekście. Tak, to było chyba, bo z tego co czytam, bo wcześniej o tym nie wiedzieliśmy, w nowym... Znaczy w domu ustrojowym, czyli pewnie to było w ciągu dnia w czasie forum, bo te imprezy jednak są na zewnątrz. Natomiast rzecz, która jest, myślę, za którą bardzo będzie musiał przeprosić pan poseł, to jest to, że kiedy dziennikarzowi wytrącił ten telefon, a potem zrobił sobie zdjęcie jego identyfikatora i tu padły takie słowa, które pod adresem dziennikarzy nie powinny padać ze strony polityków, to ja sobie pana zapamiętam. No w końcu poseł Michał Szczerba wpadł na Rafała Zasunia, który jest dziennikarzem portalu wysokienapięcie.pl. Może to dlatego doszło do tego spięcia. Jest to sytuacja trochę komiczna i zabawna, ale też przypominam sobie, co w tym tygodniu poseł Michał Szczerba mówił na antenie Polskiego Radia 24. Mówił o tym, że o świętowaniu rocznicy napaści Niemiec na Polskę. Tłumaczył się później z tego, ale internet i tak zapamiętał swoje i twierdzi, że poseł myślał to, co rzeczywiście myślał o świętowaniu, a nie o obchodzeniu rocznicy. Dosyć niefortunne zdarzenie. Ja myślę, że wszyscy płacimy rachunek trochę za to, że w parlamencie często znajdują się ludzie, którzy, i to bez barwy politycznej, to ze wszystkich stron tak jest, czy mają jakąś trudną przeszłość, czy nie wzięli dobrego wychowania, nie ma tej kultury podstawowej, zupełnie takiego savoir-vivre osobistego i potem zdarzają się, tak jak mówię, po każdej stronie politycznej, że ktoś je obiad w Sejmie, że tutaj się są jakieś przepychanki, że bez szacunku się odnosi do innych. To są niedobre obyczaje, znaczy to dziedziczenie obyczajów, języka też, którym się posługują politycy, te przesadzanie w wypowiedziach, to jest no, niedobra rzecz obniżająca i kulturę polityczną, i poziom debaty publicznej, bo się potem na wszystko przekłada. Ale jest też trochę kultury w tym, panie redaktorze. Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, mimo że jej nie pamiętam, to jest mi po prostu bardzo przykro i przepraszam, napisał poseł Michał Szczerba na Facebooku. No, ale to ja nie bardzo rozumiem, jak może nie pamiętać, bo jeżeli wytrącił komuś telefon i jeszcze robił zdjęcie, czy brał identyfikator i chciał zobaczyć, kto to jest, no to trudno tego nie pamiętać. To też dlatego dwuznacznie brzmią te słowa, no ale najważniejsze, że padło słowo przepraszam. Rzeczywiście trudno jest w dzisiejszych czasach oczekiwać, żeby politycy przepraszali za to, co robią, co mówią, a co nie powinno się wydarzyć. A może no, jest tutaj jeszcze tak, że przepraszają nawet za to, czego nie pamiętają. No właśnie, tym bardziej. No, sytuacja jest komiczna. Rzeczywiście mamy do czynienia z takim obniżeniem standardów kulturowych także w polskim parlamencie. Ocena społeczeństwa, ogólnie klasy politycznej, jest niska i coraz niższa. W związku z czym politycy powinni też się nad tym zastanowić. Dziennikarze zresztą też, bo poziom zaufania do dziennikarzy sukcesywnie też spada, więc tu taki do nas trochę kamyczek, ale są grupy społeczne, które powinny bardziej zadbać o to, żeby zachowywać się godnie, czy powiedzmy sensownie. Aż samo się prosi pytanie o relacje pomiędzy Kancelarią Prezydenta a
poszczególnymi ministrami rządu premier Beaty Szydło i marszałkiem Senatu. Chodzi oczywiście o wypowiedź prezydenckiego ministra, który nazywany jest rzecznikiem Andrzeja Dudy. Krzysztof Papiński stwierdził to, co stwierdził, o ile kilka dni temu na początek, w poniedziałek jeszcze ta wypowiedź ministra była przyjmowana z uśmiechem, tak dzień później już to rozwijało się w kierunku bardziej dramatycznym. No i teraz pojawiły się propozycje, żeby tak zwanego rzecznika prezydenta zwolnić z tego zajmowanego stanowiska. Niektórzy ministrowie prezydent biorą w obronę Krzysztofa Papińskiego, inni też nie. O co chodzi w tej właśnie wysokim napięciu pomiędzy prezydentem a premierem? Znowu wraca ta nazwa portalu, wysokie napięcie. Ale to nie ma nic do znaczenia. Ale się kojarzy. Oczywiście wypowiedź pana rzecznika powinna być wyważona, powinna być przemyślana i nie powinna pozostawiać takiego pola do domysłów. Więc jeżeli pada taka wypowiedź niefortunna, moim zdaniem, która rzeczywiście pozostawia głębokie pole do domysłów, do tego, żeby dziennikarze razem z parlamentarzystami, a także rządzącymi na najwyższych szczeblach zastanawiali się, co miał na myśli pan rzecznik, no to jest sytuacja komiczna. Nie powinno być tak ogromnego pola do pomysłu, takiej dwuznaczności w takiej wypowiedzi, zwłaszcza o polskim rządzie, zwłaszcza o rządzie ugrupowania, z którego wywodzi się pan prezydent. Tutaj no rzeczywiście potem te tłumaczenia były też bardzo ciekawe, całe echa sprawy, prawda, też jest bardzo ciekawe, bo obserwujemy między innymi wyjaśnienia pani premier, która to powiedziała, że istotnie sama ona decyzje, ale powiedziała, że konsultuje je właśnie z Jarosławem Kaczyńskim. Wczoraj mówiła to w wywiadzie dla Telewizji Polskiej w gościu Wiadomości. Natomiast samo tłumaczenie też pana marszałka Senatu, tak, Stanisława Karczewskiego, o tym mówiące o tym, że powinno się